przyszłam i powiedzieli mi, że Walerego nie ma. Powiedzieli, że on już tu nie pracuje, że nie mam po co przychodzić. I zaczęłam chodzić po mieście sama. Niech mnie zabiją. Niech jakiś zboczeniec zaczai się i mnie udusi. Niech mnie samochód zabije. A potem go zobaczyłam. Z nią. Z tą suką. Szli, trzymali się za ręce i potem, gdy doszli do bramy, on tak po prostu ją objął i pocałował. I mnie nagle zachciało się stać kropką, po prostu kropką, żeby nie było niczego, niczego. Zachciało mi się nie wierzyć, nie pamiętać. Nawet nie płakałam, po prostu stałam i patrzyłam i myślałam, mamusiu, zabierz mnie z domu. A potem, kiedy rano szłam z powrotem, to taka złość mnie ogarnęła na tę dziwkę. Jakim prawem mieszka w domu, kolczyki ma, kosmetyki.